Poniedziałek, 7 października, Grzegorz Żądło, dzień dobry. Zapraszam na główne wydanie informacji telewizji TVS. Na ten dzień wiele osób czekało z niepokojem, jednak pierwszy poranek po zamknięciu przejazdu pod wiaduktem na ulicy Mikołowskiej w Katowicach nie był wcale taki zły. Sama Mikołowska praktycznie opustoszała. Ciasno zrobiło się na bocznych ulicach, ale największy problem był na ulicy Kościuszki i autostradzie A4. Paweł Jędrusik. Tak wyglądającą ulicę Mikołowską około godziny 8 rano można było do tej pory zobaczyć zazwyczaj w weekendy i to też nie zawsze. Zamknięcie przejazdu pod wiaduktem na tej ulicy nie spowodowało drogowego paraliżu, przynajmniej na razie. To, że teraz nie ma korków, to wcale nie jest nic dziwnego, bo wszyscy już co mieli przejechać, to przejechali i dlatego jest pusto. Niemniej jednak zobaczymy, co będzie później. Troszeczkę się rozluźniło, no bo teraz te autobusy tutaj, czy na Marii Skłodowskiej-Curie, no to też tam akurat jest troszeczkę przeciążenie tej ulicy, ale normalnie można, da się żyć. Kierowcy, którzy jechali ulicą Mikołowską w stronę ulicy Andrzeja, mogli przejechać swobodnie. Większy ruch niż zwykle był natomiast na ulicy Kościuszki, tyle że w odwrotnym kierunku, czyli z północy na południe. Tędy jeżdżą też tramwaje i autobusy, dla których to trasa objazdowa. Między innymi na placu Miarki powstały tymczasowe przystanki. Idzie się odnaleźć, to wszystko pisze. No i fajnie, no. Troszkę dalej trzeba iść, ale tak to... Dobrze. Zawodowi kierowcy zwracają jednak uwagę, że mimo braku dużych korków, wielu kierowców nadal jeździ na pamięć. No dzisiaj jest się bardzo ciężko, bo bardzo dużo nowych znaków i w ogóle nie rozumiesz, się gdzie jechać. Bardzo dużo ludzi jedzie na pod prąd, nie wiem, to troszeczkę jest się ciężko. I no myślę tak, że za paru jakichś dni może będzie troszeczkę lepiej. Lepiej albo wręcz przeciwnie, gorzej. Prawdopodobnie wielu mieszkańców Katowic i regionu, obawiając się dużych korków, postanowiło dziś wybrać inną trasę lub środek transportu. Po rozszerzeniu strefy płatnego parkowania i podniesieniu opłat, ruch w centrum Katowic też początkowo bardzo zmalał, ale po kilku tygodniach wszystko wróciło do normy. Na razie zbyt dużych utrudnień nie ma, za to dla pieszych. Droga została udostępniona dla pieszych, specjalnie wyznaczoną i zabezpieczoną ścieżką i ruch pieszy będzie utrzymany tak długo, jak to będzie możliwe, czyli do czasu rozpoczęcia prac rozbiórkowych na wiadukcie. Ruch kolejowy przez stację Katowice jest utrzymany. Remont wiaduktu nad ulicą Mikołowską potrwa 26 miesięcy. Szykują się kolejne zmiany w szkołach i to już od przyszłego roku szkolnego. Będą dotyczyły m.in. lekcji religii, ale dużo mówi się też o łączeniu przedmiotów. Jakie plany ma Ministerstwo Edukacji Narodowej? O tym Paweł Jędrusik. Od kilku tygodni przewija się temat połączenia biologii, chemii, geografii czy nawet fizyki w jeden przedmiot. Choć decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły, to taki pomysł budzi emocje. Moim zdaniem raczej źle, bo... myślę, że będzie mniej czasu, żeby tych przedmiotów się uczyć właśnie. Trudniej będzie to też z nauczycielami, jak no nie wszyscy są wykształceni pod każdym kątem właśnie, na każdej płaszczyźnie. Podobnego zdania jest wielu nauczycieli, którzy obawiają się, że z tego powodu spadnie jakość nauczania. Nie jestem do końca zwolennikiem tych zmian. Wydaje mi się, że tutaj na ten moment przedmioty ścisłe, szczególnie w klasie 7, 8, nauczane są przez specjalistów, przez nauczycieli, którzy kończyli studia w tym zakresie, są lepiej przygotowani po prostu do nauczania tych przedmiotów. Połączenie tych przedmiotów w jeden blok może spowodować, że pewne treści nie będą dogłębnie przerabiane. To, że trwają prace nad zmianami, potwierdziła w poniedziałek w Katowicach wiceminister edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer. Na razie jednak konkretów nie ma. Oczywiście nic się nie zmieni w szkole ponadpodstawowej, to jest pewność. Raczej również nie w 7 i 8 klasie, bo tam mamy już rzeczywiście również te przedmioty takie jak fizyka, chemia. Wcześniej przyroda była, kiedy były jeszcze gimnazja. Natomiast nie zapadły żadne decyzje. Tutaj trwają analizy porównawcze dotyczące tego, jakie efekty daje takie nauczanie w stosunku do nauczania przedmiotowego. Wiadomo natomiast, że od przyszłego roku szkolnego zajdą zmiany dotyczące religii. W szkołach będzie jej tylko jedna lekcja tygodniowo i w planie lekcji ma zostać umieszczona albo przed, albo po innych przedmiotach. Ministerstwo tłumaczy, że to po to, aby uczniowie, którzy nie chodzą na religię, nie musieli czekać na inne lekcje.
Edukacyjna oferta Rybnika poszerzyła się o studia na kierunkach medycznych. Akademia Śląska z Katowic otworzyła tam swoją filię, inaugurując tym samym pierwszy rok pielęgniarstwa. To właśnie ten kierunek, uruchomiony na uczelni stosunkowo niedawno, cieszy się dużą popularnością. Fatima Orlińska. W nowej filii Akademii Śląskiej, która dziś oficjalnie przywitała swoich pierwszych studentów, naukę na kierunku pielęgniarskim rozpoczęło ponad 130 osób. To wynika z dużego zapotrzebowania na ten zawód. To jest taki zawód, że kończy się studia, praktycznie od razu idzie się do zakładu pracy, a niejednokrotnie nasze studentki czy studenci otrzymują propozycję pracy już w trakcie studiów. Studia pielęgniarskie to 6 semestrów na poziomie licencjackim oraz 4 semestry magisterki. Nauka na pielęgniarstwie opiera się w dużej mierze na zajęciach praktycznych. Akademia Śląska, prowadząc kierunki medyczne w kilku miastach województwa śląskiego, podejmuje współpracę z wieloma dużymi podmiotami medycznymi. To nie tylko Rybnik, my rozglądamy się w wielu innych lokalizacjach, natomiast tutaj władze miasta były bardzo życzliwe dla tego pomysłu, kiedy się zrodził. No i właściwie po roku pertraktacji udało się uruchomić pielęgniarstwo, ale nie jest to nasze ostatnie słowo, na pewno będziemy tutaj ten wydział rozwijali. Władzom Rybnika zależy, żeby wykształceni w mieście pielęgniarki i pielęgniarze zostali tu i pracowali na miejscu. To, na czym nam najbardziej zależy, no to docelowo przede wszystkim miejsca do pracy. A w Rybniku przecież mamy dwa duże szpitale, do tego dochodzi nam subregion zachodni, w związku z tym pewność zatrudnienia 100%. Już dziś władze uczelni zapowiedziały, że kolejnym krokiem będzie utworzenie kierunku fizjoterapii. Nowa filia Akademii Śląskiej powstała w rybnickim kampusie, tuż obok innych jednostek dydaktycznych. Trwa walka o ocalenie nutrii w Rybniku. Choć Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie ujawnia harmonogramu odłowu i ośmiercenia gryzoni, to społecznicy nie tracą czasu. Swoje działania w terenie podjęli po tym, jak lokalni mieszkańcy dostrzegli, że nutrii jest coraz mniej, a te, które zostały, są osowiałe i może im coś dolegać. Fatima Orlińska. Społecznicy nieoficjalnie dowiedzieli się, że odłów nutrii może nastąpić już we wtorek. Nie godzimy się na to, by słabe, chore zwierzęta były odławiane, słyszymy ze strony tych, którzy zaangażowali się w pomoc. Grupa wolontariuszy działa z zoolożką dr Ewą Zgrabczyńską, a o całej sprawie w pierwszej kolejności został zawiadomiony lekarz weterynarii, który już w niedzielę służył wsparciem wolontariuszom. Wskutek powodzi, która miała miejsce stosunkowo niedawno temu, te zwierzęta są znacznie osłabione. Tak jak mówię, pani doktor Zgrabczyńska poinstruowała nas, co mamy robić, w jaki sposób interweniować, technicznie też odławiać te osobniki, po czym one zostaną przekazane do lokalnego, już współpracującego z nami doktora, lekarza weterynarii. I diagnostyka pana doktora w zasadzie zdecyduje, przesądzi o ich losach, co będzie z nimi dalej. Czy będą azylowane? Niepokojące informacje o tym, że nutriom może coś dolegać, otrzymała zoolog z Poznania, która na co dzień zajmuje się między innymi badaniami gatunków inwazyjnych. To ona jako pierwsza pojawiła się w niedzielę w Rybniku, zawiadamiając odpowiednie służby. Choć na miejscu interwencji pojawiła się w niedzielę również Straż Miejska, nie przeszkodziło to w odłowie ponad 30 słabych, okaleczonych gryzoni i przekazaniu ich lekarzowi. Wśród tych osobników były w bardzo różnym wieku, począwszy od już takich staruszków, które mają niestety kłopot z zębami, dlatego że mają poprzerastane siekacze, niektóre poranione pyszczki, wargi, po osobniki zupełnie maciupeńkie. Były tam świeżo urodzone maciupcie, nutrie kilkutygodniowe też i wreszcie matki karmiące. To, co widzieliśmy, to oczywiście nory, które są powyżej tafli wody. Niestety nie było już zbyt wielu tych maluchów obserwowanych latem. Tutaj trudno powiedzieć, co się podziało. Od wczoraj w Rybniku trwa wielkie poruszenie. Do monitorowania stanu zdrowia, ale i populacji nutrii dołączają kolejne osoby z całego województwa. Na miejscu pojawił się również rybnicki pet patrol. Choć jak podkreślają przedstawiciele fundacji, ich działania są zupełnie niezależne od działań grupy społeczników i polegają wyłącznie na obserwacji zachowań zwierząt. To właśnie rybnicki pet patrol jest jednym z podmiotów, które do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska złożyły wniosek o możliwość utworzenia azylu dla nutrii. Najwięcej czasu tutaj zabiera nam biurokracja, procedury, spełnienie wszystkich warunków. Gdzieś pojawiają się jakieś drobnostki, które trzeba jeszcze uściślić, doprecyzować wniosku ze względu na to, że to miejsce musi być, że tak powiem, takim
lepiej strzeżone niż tak naprawdę Alcatraz. Te zwierzęta stamtąd nie mogą uciec, więc budowa takiego obiektu to jest cała logistyka, to jest projekt. Tutaj musimy się konsultować z wykonawcami, z osobami, które jakby są specjalistami właśnie w zabezpieczeniu takich obiektów. O utworzenie azylu stara się również jedna osoba prywatna, mieszkanka Rybnika, która jest po wstępnej kontroli warunków z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jej wniosek wymaga jednak, jak przekazała dziś mailowo GDOŚ, uzupełnienia szeregu braków formalnych. W poniedziałek w centrum Sosnowca uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego imienia Staszica rozpoczęli obchody 130-lecia szkoły. To dopiero początek świętowania. Jeszcze w październiku ma się odbyć wielki bal, na który zaproszeni są nie tylko absolwenci. Aleksander Kral. Chociaż Liceum Ogólnokształcące imienia Staszica na stałe wpisało się w krajobraz Sosnowca, to takiej akcji w przestrzeni miasta jeszcze nie zorganizowało. Poloneza, czas zacząć. Polonez na 130 par z udziałem uczniów, nauczycieli i przedstawicieli władz miasta został odtańczony na placu przed dworcem PKP. Uczniowie stylizowali się na modę z ostatnich 13 dekad. Powiem szczerze, że próby były w szkole, oczywiście troszeczkę w innych warunkach, na hali sportowej. Trochę taka imitacja tego placu, tutaj mieliśmy większą przestrzeń, ale myślę, że wyszło super, a poza tym cieszę się, że jeszcze pogoda dopisała, bo tego się nie da zamówić. Słońce nam zaświeciło dokładnie w momencie, kiedy zaczęliśmy tańczyć. Taniec był wstępem do kolejnego punktu programu, czyli uhonorowania w specyficzny sposób najsłynniejszego absolwenta Staszica. Jak mówią o Janie Kiepurze uczniowie liceum, to wzór człowieka, który zawsze patrzył dalej i sięgał wyżej niż inni. Dążył do czegoś, potrafił zaśpiewać, więc pomyślał, że chce zrobić coś z tego, że chce to potraktować jako swój sposób życia. Czyli po prostu, żebyśmy podeszli, takie podejście życiowe, że uczymy się skrupulatnie, to jest dla nas ważne, ciężko pracujemy, ale też myślimy o swoich pasjach i staramy się spełniać swoje marzenia. Niektórzy poprzez twórczość plastyczną. Wystawę prac uczniów można oglądać w szkolnej mediatece. W najbliższych dniach odbędą się także bal Staszica oraz koncert będący głównym punktem uroczystości. Zaskoczenie po raz kolejny, że można coś tak fajnego, a tak prostego wymyśleć, żeby pokazać się swoją szkołę, przypomnieć wszystkim mieszkańcom Sosnowca o tym wielkim jubileuszu, pokazać się właśnie w centrum Sosnowca, powiedzieć, mamy 130 lat. No fantastyczny pomysł i cieszę się, że Staszicowi po raz kolejny udało się coś fajnego wymyśleć i zorganizować. W Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu uczy się ponad 500 uczniów. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w poniedziałek. Jutro czekamy o stałych porach. Do zobaczenia.